Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kochani specjaliści mówią, że większość strat, jakie ponosimy z powodu nieodpowiedzialnego korzystania z napojów alkoholowych, bierze się nie z picia osób już uzależnionych, ale tych, którzy nie będąc uzależnionymi, nie są umiarkowani, nie chcą lub nie umieją używać alkoholu bardzo ostrożnie, z wielkim umiarem. Nazywa się ich. Pijącymi ryzykownie szkodliwie lub uzależnionymi średnio i lekko. Tacy ludzie potocznie zwani są pijakami, a samo zjawisko nosi nazwę pijaństwa. W jasnogórskich ślubach narodu polskiego uroczyście postanawialiśmy nie walkę z alkoholizmem, bo uzależnienie jest chorobą wymagającą terapii, ale właśnie z pijaństwem, z nadużywaniem napojów alkoholowych piwa, wina, wódki. Każdy uzależniony kiedyś był pijakiem, zanim stał się człowiekiem chorym, ale nie każdy pijak jest uzależniony. Większość nie jest. Sednem naszych alkoholowych problemów nie jest uzależnienie, które jest jednym z wielu różnych skutków pijaństwa, ale problemem jest sam alkoholowy obyczaj, czasem nawet terror. Jesteśmy. Terroryzowani jako społeczeństwo przez tę mniejszość, która kocha picie alkoholu bardziej niż Boga i braci. Takich pijaków jest u nas przynajmniej trzy razy więcej niż osób uzależnionych więc szkodzą najbardziej sobie i drugim. Uzależnienie jest straszliwą chorobą, i życiu osoby uzależnionej towarzyszy ogrom nieszczęść, ale dla społeczeństwa jako całości. Groźniejsi niż alkoholicy są pijacy. To nazywamy w punkcie ósmym podsumowania Narodowego Programu Trzeźwości tak zwanym paradoksem prewencyjnym. Zainteresowanie alkoholikami często służy za parawan obronny dla nadużywających. Co się udaje nieuzależnionym jeszcze pijakom, udaje się na razie uniknąć jednego ze skutków pijaństwa. Czyli uzależnienia. Pytają, czy jesteśmy uzależnieni? Jeśli nie, to pijmy dalej. Według najnowszych badań, średnia upijania się Polaków wynosi 16 razy w ciągu 12 miesięcy. Osoba nadużywająca może stosunkowo niewielkim nakładem sił poprawić swoją sytuację. Zazwyczaj nie wymaga leczenia tylko musi się dowiedzieć, że tak trzeba, że można, że warto. Musi podjąć przemianę stylu życia na bardziej konstruktywny i to wystarczy. Zazwyczaj, kochani, pijaństwo pojawia się tam, gdzie alkoholu jest dużo, gdy pijemy często i gdzie nie bierze się pod uwagę okoliczności jego spożywania. Ale jeśli kobieta w stanie błogosławionym, Pije alkohol nawet w niewielkich ilościach, to może trwale i ciężko uszkodzić swoje dziecko. A przecież w tej sprawie wystarczy, a przecież w tej sprawie wszystko zależy od nas. Wystarczy nie pić podczas ciąży i karmienia. Pomyślmy też o tym, jak czuje się osoba uzależniona w pijackim towarzystwie, gdy walcząc o swoje życie, i aktualnie nie, nie pijąc, jest otoczona gronem imprezowiczów bezczelnie zmuszających ją do picia. Do naszych obyczajów z przyczyn historycznych wkradło się pijaństwo. Jego przejawem jest też picie napojów alkoholowych przez osoby nieletnie. W ich wieku każde używanie jest nadużywaniem. Dlaczego zajmujemy się tym w kościele? bo jest to sprawa wiary. Upijanie się to grzech, ponieważ upijając się rezygnujemy z prawidłowej pracy naszego umysłu i wody, tracąc sobie Boży wizerunek. Tracimy wtedy Bożą obecność w nas i to jest sedno grzechu pijaństwa. Tracimy Bożą łaskę. Przestrzegała nas przed tym Matka Boża, gdy objawiła się w, Gieczwa, w Giewczwałdzie, w polskim Lourdes. O co tam prosiła? Między innymi o trzeźwość Polaków. Mówiła do dziewczynek po polsku, chociaż dookoła rozbrzmiewał język niemiecki. Błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz napisał: Albo Polska będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale. Polski może nie być jako kraju wolnych i rozumnych ludzi. Możemy się stać żałosnym krajem niewolników. Wolność nie jest dana raz na zawsze, a od tej zewnętrznej jeszcze ważniejsza jest wewnętrzna. To fundament naszego narodowego istnienia. Jaka będzie Polska? Trzeźwa czy pijana? Zapytajmy o to w ciszy własnego serca. Niech nam w trosce o trzeźwość narodu Bóg i Najświętsza Panna, nasza Matka i Królowa, dopomagają. Szczęść Boże!